trwają intensywne prace porządkowe po opadnięciu fali powodziowej. Miasta wyglądają jak scenografia z filmu wojennego. Jak aktualnie powinniśmy pomagać? To pytanie zadaliśmy panu Przemysławowi Rembeliakowi. Przemysław Rembeliak jest zawodowym strażakiem w Poznaniu i wiceprezesem Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa SNEP. Jego apel ma na celu otwarcie oczu. Partnerem głównym Kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem Kanału Zero jest Mubi.pl, gdzie znajdziesz polisę tańszą nawet o 50%. Kupując z linku w opisie otrzymujesz zwrot 100 zł. Panie Przemysławie, wspomniał Pan, że istnieje tak zwana katastrofa dobroci. Co Pan ma na myśli, pisząc takie sformułowania? Zdaję sobie sprawę, że trochę włożę kij w mrowisko i że to, co powiem, będzie niewygodne i takie nieprzyjemne, tak bym to powiedział. Dlatego, że katastrofa jest oksymoronem do dobroci. Otóż z mojego doświadczenia, a jestem zawodowym strażakiem od 40 lat, jestem ekspertem Komisji Europejskiej do zawiadywania dużymi katastrofami. Mam za sobą działania w połowie świata. Zajmuję się pomocą humanitarną na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Afryce, w takich miejscach. W związku z tym nie wypowiadam się z wyobraźni, tylko z doświadczenia. Obserwuję odruch serca, który jest strasznie budujący, dowodzący na to, tego, że społeczeństwo obywatelskie w Polsce faktycznie istnieje. I jednocześnie chwytam się za głowę, jak widzę, że ludzie w odruchu serca, w dobrej woli zbierają wodę butelkowaną w Szczecinie, w Wejherowie czy w Białymstoku. Napisałem treść, w której publicznie udostępniłem punkt widzenia, że zbiórki trzeba przygotować, że to, co się zbiera, nie powinno być przypadkowe albo takie, które nam się wydaje, tylko powinno być troszkę delikatnie zorganizowane. Uważam, że nie ma żadnego powodu, aby wieźć butelki z wodą butelkowaną z Gdańska do Kłodzka 600 km przez całą Polskę. Przecież te pieniądze można zawieźć w kieszeni, tam bliżej miejsca zbiórki, i kupić w lokalnym sklepie albo 30 km przed punktem zbiórki. Po co wieźć 300 km przez, czy 500 przez Polskę, marnować paliwo, marnować zasoby na składowanie tu, magazynowanie i załadunek, jeżeli można to zrobić tam bliżej. Niektóre firmy ogłosiły, że obniżają ceny tej wody butelkowanej, więc nawet można taniej kupić. Nie mówię o tym, żeby kupować w Lądku-Zdroju, który jest zdemolowany, ale żeby dać zarobić na miejscu lokalnemu sklepikarzowi, który ma tą samą wodę, a paliwo, które zostanie zużyte do tych busów i tirów wiozących te tony wody przez Polskę, jest tam bardzo potrzebne do agregatów prądotwórczych, do pił spalinowych, do kładów czy samochodów, pick-upów, które tam jeżdżą. Najbardziej przydatna jest pomoc finansowa. I rozumiem, że nie wszyscy wiedzą, ufają i chcą wpłacać pieniądze. Ale jeżeli w punkcie zbiórki zawozisz cokolwiek, to połóż na blacie 5 zł, to jest, czy 10, to jest równowartość tej zgrzewki wody, którą kupiłeś w sklepie obok. No o tyle ulżysz w załadunku, nie pojadą tony ciężkiego towaru, a na miejscu zostanie kupiona ta sama woda. Jeżeli nie masz zaufania, to wybierz sobie kogoś na miejscu. To może być szkoła, znajdź w internecie. To może być Ochotnicza Straż Pożarna. Spytaj o ich konto. Wpłać im na konto to samo 5 czy 10 zł z opisem na cele statutowe. I oni tą wodę na miejscu sobie kupią. Ludzie, nie zbierajcie pojedynczego cukru, pojedynczego płynu do mycia naczyń. Bo jeżeli ktoś emituje potrzeby, to nie chodzi o to, żeby kupić jedną pastę do zębów, jedno kilo cukru, jedną mąkę, jedną kaszę i zgrzewkę wody, bo potem zawozi się do punktu zbiórki i tam ktoś musi to sortować, magazynować. Potem będzie załadunek też jednostkowy. Faktyczną pomocą może być opakowanie zbiorcze. Kup karton baterii za te same 50 zł, co byś wydał na te pojedyncze sztuki. I ten karton dowieziony na miejsce jest łatwy w dystrybucji. Nie trzeba go opisywać, co jest w środku. Jeżeli ktoś pisze w liście,
latarki, cukier, pasta do zębów, pampersy. To nie znaczy, i tego nikt nie uczy w Polsce, że masz kupić po jednej sztuce z każdego i w siatce zanieść. Robimy ponowną katastrofę, robimy robotę niepotrzebną ludziom i tu przy punktach zbiórki, i przy transporcie, przy rozładunku, przy magazynowaniu i przy dystrybucji. Ćwiczyliśmy to już wielokrotnie, dalej temat nie jest jasny. Ja nie mówię, żeby zatrzymywać tą pomoc, ale dam przykład. OSP Kwiatowe z Poznania 2 dni czekało cierpliwie przygotowane ze sprzętem do sprzątania, z materiałami, które mają w wozie strażackim, ubrani, wyposażeni, samodzielni, aż dostaną cynk z południa Polski, gdzie mają trafić, co jeszcze wziąć, jeżeli jest specyficzna potrzeba, i przyjadą w punkt, będą pomagać sprzątać, mają własny sprzęt, są samodzielni. Jeżeli ktoś tak jest w stanie cierpliwie wyczekać, to znaczy, że zna się na pomocy takiej doraźnej. Szkoła może pomagać szkole, ośrodek zdrowia ośrodkowi zdrowia, harcerze drużynie harcerskiej, sołectwo sołectwu. Ta pomoc powinna być kierunkowa. Nie jest nam potrzebny 7 bochenek chleba, bo będzie się marnował, to się wysypuje, już nie ma jak tego składować. Nie jest nam potrzebna woda, bo jest jej ogromna ilość, ale czasami ci, którzy tam tyrają, bo już nie pracują, napiliby się Coca-Coli. Znajdź partnera na miejscu, znajdź go w internecie, nawiąż kontakt, spytaj się, co rzeczywiście potrzebuje i czy będzie miał siły do rozładowania na miejscu i do składowania. OSP Kamień Ząbkowicki straciła remizę. Wywaliła ich woda bramę, zalała remizę strażacką. Jak oni mają teraz składować i przyjmować dary od serca płynące z Polski, jak nie, jeszcze tam nie posprzątali, jeszcze tego nie ogarnęli. W związku z tym, mając kontakt z partnerem na miejscu, możemy to zrobić chwileczkę później, bardzo celowane, bardzo pożyteczne, bardzo przydatne. To nie będzie powtórna katastrofa, więc mój apel internetowy był taki. Pieniądze najlepiej działają. Blikiem można wysłać. Przecież chłopaki na miejscu sobie kupią wodę w sklepie obok za te 5 czy 7 zł przesłane. Jeżeli konto OSP jest podane publicznie, to można tam wpłacić na cele statutowe. Nie 100 zł, 10. Bardzo pożyteczne i przydatne. A nie będzie zmarnowanych pieniędzy na paliwo do tirów. Folia stretch jest przydatna, takie gumy ściągacze do wody, żeby z płytek ściągać, bo teraz jest czyszczenie. Wiadra z metalowym uchwytem, to jest pomoc. Kilogram cukru zaniesiony do punktu zbiórki nie jest niezbędny. Herbatę można pić bez cukru. Kolega się odezwał, że odjadą, w Stroniu Śląskich otwierają rejestrację swoją, bo ją mają, i będą gotować dla tych, którzy pracują wokoło. To jest ogromna pomoc. Więc jeżeli oni dostaną na przykład ziemniaki, warzywa czy tego typu ilości hurtowe, to jest prawdziwa pomoc. Rękawice robocze w opakowaniach zbiorczych, folia stretch w dużych rolkach, taśmy pakowe. Jeżeli na liście jest powerbank, to nie znaczy mały powerbank do telefonu. Potrzebne są agregaty prądotwórcze i powerbanki, ale duże, takie masowe. Jest problem z ładowaniem telefonów i z przedłużaczami, bo nie ma gniazdek po prostu. Ubrań nie wysyła się, strojów kąpielowych, nie wysyła się sukni, nie wysyła się butów na obcasie. Jeżeli kupujesz, to kup karton do Mestosa czy środka do odkażania. Łatwo go przeładować, jest fajnie oznakowany, będzie spożytkowany. Kup zgrzewkę rękawic, takich rekinków, takich gumowanych, roboczych czy ogrodowych. 50-100 sztuk, wydasz tyle samo pieniędzy. Nie ładuj do siatki jednej pasty do zębów, jednego pampersa, jednej szczoteczki do zębów. To nie jest pomoc. Sołectwo w Wielkopolsce czy w szczecińskim regionie, niech zadzwoni do sołtysa w regionie tamtym i spyta: słuchaj, chcemy my, sołectwo, wam pomóc. Jak? Co potrzebujecie? Agregat prądotwórczy jest olbrzymiej wartości, bo kosztuje 1000-1502 zł, ale jest prawdziwą pomocą. U chorego z respiratorem, czy tam, gdzie trzeba ładować, czy nie ma światła, po prostu nie ma prądu. Kuchenki, nie psująca się żywność, ale nie ma na czym ugotować, bo nie działa gaz. Więc kuchenka butlowa albo kuchenka turystyczna z kartridżami będzie ogromną pomocą. Zamiast 17 zgrzewek wody, ja o tym mówię, żeby to troszkę przeszacować. Partner na miejscu, numer kontaktowy do konkretnej osoby, ustalenia, kiedy ma to przyjechać i po co, gdzie będzie rozładowywane, albo żeby wstrzymać o parę godzin, a nie zwalać: słuchajcie, już przejechaliśmy, bardzo wam chcemy pomagać, jesteśmy. A tamci ludzie, niektórzy rozkładają ręce i mówią: no dobra, przywieźliście paliwo, bo nie mamy jak agregatem, bo nam się skończyło, bo jest pod... Nie, spaliliśmy po drodze, bo jechaliśmy z nadmorza. I nie obarczam tu ludzi z nadmorza
że mają złe intencje, tylko myślę, że po prostu nie wiedzą. Chłopaki z OSP w Sosnowcu wzięli swój samochód i pojechali przewieźć psy ze schroniska, które miało być zalane, do innego schroniska, bo z oboma schroniskami ustalili, jak to zrobić. Klatki są potrzebne do przewozu. Kolega, który jeździ 4x4, dwa pick-upy, dwa kłady na przyczepach. Czekał na cynk, gdzie ma wjechać, gdzie nie można się poruszać. On tam pojedzie, na facet coś zawiezie, ale na miejscu będzie fachową pomoc świadczył, bo kładów brakowało na przykład do ewakuacji czy do zwiadu. Jeżeli są osoby zaginione, to trzeba tam się poruszać, jeździć. Kalosze. Tylko, że kalosze czy gumowce muszą być sklejone lub związane. Opisane czytelnie, jaki rozmiar, żeby nikt nie musiał szukać tego rozmiaru. A jak się para rozleci w transporcie, to one są bezużyteczne. Ćwiczyliśmy to butami w czasie kryzysu ukraińskiego. Ktoś szukał drugiego buta, bo jeden zaginął. No to nie jest pomoc. Obecnie część domów nie ma okien i drzwi. No mamy wrzesień, za chwilę zrobi się zimno. Co z tego, że tam będą góry wody do picia, jak ludzie nie będą mieli zamkniętych domów? Czy szkoła będzie miała problem z drzwiami? Jedno okno kosztuje 200, 300, 500 zł. Myślę, że to jest równowartość zbiórki żywności w małej wsi. Jeżeli my jesteśmy z OSP w Wielkopolsce, wybierzmy sobie OSP na miejscu, oni mają konto i to będzie bezpieczne. Kupią to, co trzeba i nie zmarnują. Mało tego, te pieniądze przejdą formalną drogą przez ich konto, czyli Urząd Skarbowy, zeznania podatkowe i tym podobne rzeczy będą wykonane. Nie zdefraudują tych pieniędzy. Jeżeli mamy znajomych, no to trafmy do nich, czy do sąsiadów, czy do rodziny. Przecież internet robi takie zabiegi. Ja mam masę znajomych na Dolnym Śląsku, mogę zapytać, słuchaj, a masz jakąś starszą panią, która potrzebuje wsparcia? W związku z tym ja do niej wyślę bezpośrednio, albo jak uważasz, do kogo? Do ośrodka pomocy społecznej, do gminy, do harcerzy, do kogo? Żebyśmy celowali. Na przykład Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej to jest organizacja humanitarna, która świadczy pomoc na przykład w Sudanie Południowym. Zbiera pieniądze na świecie, kupuje towar w Kenii i wysyła bezpiecznie do Sudanu Południowego, żeby ludzie nie umierali z głodu. W kryzysie ukraińskim pracują od dwóch lat, tylko od 10. Nie marnują pieniędzy. Pieniądze z Tajwanu płyną przez PCPM, żeby pomagać w Ukrainie. I tak samo PCPM pomaga teraz w powodzi. Zaufane duże organizacje. Przecież WOŚP pokazał, wrzucacie ludzie do puszki WOŚP-owi. Te pieniądze przed chwilą się pokazały, 40 milionów idzie kierowane. A najpotrzebniejsze na miejscu obecnie są ręce do pracy, więc nie czyśćmy sobie szaf i sumień, pozbywając się zbędnej odzieży do punktu zbiórki gdzieś w Polsce, tylko, tak jak koleżanka z Warszawy napisała, na weekend jadę do was, do kogo mam trafić? I dostała natychmiast odpowiedź, proszę o kontakt. Więc ona trafi we właściwe ręce i będzie tam zasuwała w tym błocie i smrodzie i z tego będzie prawdziwy pożytek. Po drodze do samochodu na pewno coś wrzuci, tylko zaopatrzy jedną kamienicę albo jedną rodzinę. Pomoc na hura. A co za tydzień? A co za miesiąc? Tak jak w każdym kryzysie wygaśnie zainteresowanie, spadną środki. I jeżeli pieniądze wpłyną we właściwe ręce, nie zostaną wydane już, tylko będą na utrzymanie działań, na postęp w tej odbudowie z ogromnym pożytkiem i zadowoleniem. Myślę, że ci, którzy dostaną te pieniądze, jeszcze raz mówię, nie 100, nie 1000 zł, tylko 5, 7, 50 albo 9. To są drobniaki, tylko że tam na miejscu są 2 litry paliwa kolejne. A jak nie ma prądu, to teraz to jest niezbędne. Partnerem głównym Kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem Kanału Zero jest Mubi.pl, gdzie znajdziesz polisę tańszą nawet o 50%. Kupując z linku w opisie otrzymujesz zwrot 100 zł. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.